Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Robert Fryczkowski, jestem trenerem. Społeczeństwo ma swoją strukturę. O tym dzisiaj porozmawiamy i o tym, że nastąpiło ostateczne rozwiązanie pewnej kwestii. Tak jak to się nazywało, akcja Reinhardt. Proszę Państwa, społeczeństwo ma pewną swoją strukturę. Jest bardzo dużo prekariatu, czyli takiej głupiej biedoty, która po prostu jest bidulka. Mi strasznie żal tych ludzi, ale im odbiera się prawo do wiedzy. Na przykład państwo nie spełnia swojej podstawowej okoliczności, którą powinno i nie daje wiedzy. Nie daje wiedzy. Moja matka, mój ojciec, czy jeszcze ja, miałem szansę w Polsce, jak byśmy tej Polski nazywali ludowej czy nie, skończyć dobre studia. Dobre studia. Czy wiecie państwo, że ja jeszcze za komuny, bo jeszcze się naparzałem z zomowcami. Żadna to dla mnie chwała, głupi byłem jak but, ale było tak, że na kulu naparzaliśmy się z zomowcami. Z jednej strony i z drugiej strony biedne, głupie chłopaki, rzucaliśmy w nich kamieniami. No więc właśnie komuny mogłem skończyć i nie było to dla moich rodziców urzędników. Ojciec był dyrektorem kombinatu rolnego, mama była urzędniczką. Duży wysiłek finansowy, studia na takim poziomie, że mój dyplom jest ważny bez nostryfikacji za granicą. Skończyłem studia na kulu wtedy. Z zakresu ochrony środowiska, naturalnego człowieka, filozofii przyrody. Na jednym roku z panem Hartmanem można by dużo opowiadać, to znaczy na jednym roczniku, ponieważ on studiował filozofię teoretyczną, a my byliśmy na przyrodzie. Oni uważali się za lepszych, a my byliśmy agronomówką. No ale nic to, ale miałem szansę skończyć takie studia, a w tej chwili nie ma takiej szansy. I społeczeństwo składa się właśnie z klasy średniej, i z prekariatu, i z korporacji w tej chwili ponadnarodowych, które są, jakby to powiedzieć, mają siłę państw. I teraz, co najbardziej jest gwoździem w tyłku tego, żeby robić praktycznie nieograniczone biznesy? To, żeby robić nieograniczone biznesy, jest właśnie klasa średnia. Dlaczego? Ponieważ klasa średnia przekazuje wszystko to, co... Te wartości, które uniemożliwiają robienie dobrego, nieograniczonego biznesu, czyli orkę prekariatu na prawo i lewo i robienie z takich zwykłych, upodlonych trochę może ludzi, ludzi jeszcze bardziej upodlonych, bo bez wykształcenia, zakredytowanych, z których co piąty ma na głowie komornika i tak dalej. Czyli po prostu jak z ludzi zrobić bydło, które po prostu jest tak zarżnięte robotą, że nie ma czasu podrapać się w tyłek, ani nawet pomyśleć o czymśkolwiek innym niż to, żeby kupić sobie piwo harnaś przed snem i się trochę najebać, znieczulić i zapomnieć o tym, że jutro znowu o 6 do roboty. Klasa średnia jest właśnie nośnikiem tych wszystkich wartości, które cholera przeszkadzają politykom, przeszkadzają korporacjom po prostu z ludzi wycisnąć wszystko do końca, co się da. Mianowicie dlaczego? Bo klasa średnia posiada niezależność finansową i klasa średnia rozumie, że te wszystkie głupawe reklamy, chociaż niektóre są bardzo mądre, niektóre są przyjazne, niektóre naprawdę pomagają, ale... Jednak trzeba mieć zawsze w głowie, w pamięci, że trzeba wziąć dobry kredyt. Tak jak prowident mówi, ufamy w twój projekt. I to jest piękne hasło. Naprawdę, ono mnie przekonuje. Ale trzeba wiedzieć, że co innego, kiedy ktoś bierze kredyt w prowidencie, żeby kupić nową maszynę, na przykład do zakładu szewskiego, to jest co innego, ta maszyna siebie zarobi, a co innego, że kiedy chce kupić nowy telewizor. I trzeba powiedzieć jasno ludziom, że jeżeli ktokolwiek kupuje, bierze kredyt, tylko po to, żeby na środki konsumpcyjne przechodzi od razu, przestaje być inwestorem, a staje się niewolnikiem. Trzeba jasno powiedzieć, że człowiek zakredytowany jest niewolnikiem. To powinno być codziennie przed dziennikiem, po dzienniku emitowane. Jesteś zakredytowany, jesteś niewolnikiem. Klasa średnia posiada pewne środki. To nie muszą być duże środki, ponieważ człowiek może być tak samo niewolnikiem dużych środków, na przykład jak pan Czarnecki czy inny, prawda, który jest niewolnikiem pieniędzy, które jakby zarobił. Natomiast klasa średnia ma taką niezależność finansową, która pozwala mu zachować godność w sytuacjach krytycznych. Kiedy przychodzi redaktor naczelny i mówi, napisz taki szkalujący artykuł, znaczy on nie powie szkalujący, tylko powie, dociśnij trochę temat, Stefan.
to Stefan, który nie ma środków na koncie, ma długi, a do tego jeszcze musi zapłacić ratę za mieszkanie, ma żonę i trójkę dzieci, powie: tak, redaktorze, co napisać? Stefek, ty wiesz co, ufamy, bo pracujemy tyle lat i niech tak zostanie. I Stefek zrobi najgorsze kurestwo. Nie dlatego, że jest złym dziennikarzem, nie dlatego, po prostu musi, bo ma przyłożony nóż do gardła. Stefan, który ma środki finansowe na 3 lata życia, powie: ale ja nie chcę pisać skurwionego artykułu. To mu redaktor naczelny powie: to co tu robisz w naszej redakcji? Spierdalaj. I on powie: to spierdalam. I po prostu odejdzie, ponieważ jeżeli ktoś ma środki na życie na 3 lata, przez 3 lata na pewno coś znajdzie, albo założy własne wydawnictwo, albo zajmie się czymś zupełnie innym w życiu. Po prostu pewna niezależność finansowa powoduje to, że w sytuacji trudnej, krytycznej nie musimy się skurwić, a żona powie: no, podjąłeś decyzję, mam nadzieję, że znajdziesz pracę. A nie będzie dramatu. Człowiek z klasy średniej ma wiedzę, ale nie zbiór idiotycznych przekonań typu, które można dowolnie naginać, mówić: mój Boże, dziura ozonowa, mój Boże, kryzys roku 2000, wszystkie samoloty spadną, mój Boże, pyłki w powietrzu, choroba szalonych krów, choroba wściekłych kaczek. Jeżeli człowiek jest mądry i wie, jak jest zbudowany mniej więcej świat, ma podstawy z fizjologii zwierząt, roślin, z fizyki, z astronomii, to wie, że to wszystko są ściemy, że faktycznie są pewne zagrożenia, ale nie są to takie zagrożenia, że się mówi: jest dziura ozonowa, musimy wymienić freon we wszystkich lotówkach na świecie. Nie dostaliśmy tej planety na zawsze, pożyczyliśmy ją od naszych dzieci. No i jakieś koncerny wymieniły freon we wszystkich lodówkach na świecie. One zarobiły. My musieliśmy wymienić lodówki, które się walały potem po śmietnikach. Czy ktoś teraz mówi o dziurze ozonowej? Czy ktoś mówi o żarówkach? Wiadoma rzecz. Więc wiedza to jest coś dobrze ugruntowana, co powoduje, że klasa średnia, kiedy słyszy: o rany, jakie są pyłki w powietrzu, to sobie myśli: jakie są? Siedzi, analizuje, dowiaduje się i widzi, że to jest wszystko ściema, że trzeba po prostu sprzedać 200 tysięcy urządzeń klimatyzacyjnych albo zahamować sprzedaż węgla na danym terenie, żeby schodziło więcej gazu, CNG. Po prostu. Klasa średnia ma ugruntowane wartości. I to nie chodzi o to, jak narysowałem krzyż, że jest się katolikiem. To mogą być ateiści, ale nie głupi ateiści, którzy chodzą i mówią: jestem ateistą, nienawidzę Kościoła. Nie, bo ateista po prostu nie ma do Kościoła żadnej relacji. On po prostu wie, że Boga nie ma. I koniec, to jest po prostu ateista. Ktoś, kto wierzy, że Boga nie ma i z nim walczy, jak jest taki aktor, dosłownie osoba, no, robi wrażenie chorej psychicznie. Taki aktor późnego pokolenia, koło 60. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale naprawdę, jak Państwo go wygooglują i zobaczą, to robi wrażenie osoby chorej psychicznie. Pluje jadem cały czas, mój kościół i tak dalej. To tacy ludzie mają niepoukładane w głowach. Niech ktoś będzie katolikiem, ale poukładane ma w głowie. Niech ktoś będzie ateistą, ale ma poukładane w głowie. Niech ktoś będzie buddystą, ale prawdziwym buddystą. Niech ktoś będzie na przykład hinduistą, ale hinduistą. Niech ktoś będzie, nie wiem, mormonem może, albo jakimś takim, jak u nas żyją na przykład Arabowie, Turcy, nie Turcy, tylko no gdzieś tam na wschodzie Polski żyją, mają cerkwie czy coś tam. I sobie jakoś żyją, mają poukładane w głowie. Chodzi o pewien ład moralny. Ład moralny, to jest dobre słowo, ład moralny, który po prostu się ma i który powoduje, że życie ludzkie jest poukładane, ma się priorytety. Ład moralny. Ład moralny jest dla przeciwników niesamowitą rzeczą do pokonania. Po prostu jak ktoś ma ład moralny, to nie pójdzie na plewy. I wreszcie klasa średnia ma coś takiego, że ma czas. Ma czas na rytuały. Ma czas na to, żeby z rodziną w sobotę usiąść przy obiedzie. Ma czas na to, żeby w niedzielę pojechać do matki na rosół i mądrze pogadać, nie pokłócić się. Ma czas na to, że mówią na przykład czwartek, czy piątek jest dniem bez internetu i telewizji. Gramy wtedy w gry, czytamy w książki, gramy na instrumentach. Właśnie to jest to. Klasa średnia ma czas, który pozwala zastanowić się nad tym, nad celem życia. Bez tego zastanowienia się życie mija, nagle się umiera i człowiek nie wie, po co żył.
Klasa, człowiek potrzebuje pewnej refleksji. Duże, szalone, obłąkane tempo życia nie jest naturalnie przypisane człowiekowi. Człowiek musi mieć czas. A więc klasa średnia ma wszystko to, czego nienawidzą duże, ogromne struktury. Ponieważ ma czas, ma niezależność finansową, ma prawdziwą wiedzę, a więc nie nabierze się na śmieci. I ma ład, który pozwala to, robi, że żyje po swojemu według tysiącletniej tradycji. Po prostu wie, co jest dobre. Co nie przeszkadza oczywiście żyć nowocześnie. I została, jak to mówi pan Michalkiewicz, siekiera przyłożona do pnia. Mianowicie została, jak w akcji Reinhardt, podjęta decyzja, że z klasą średnią już jest, trzeba się rozprawić. Posłuchajcie państwo. Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, no to znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje. To wszystkie te pole znikają. Powiedział to ktoś, który prowadzi działalność gospodarczą, firmę Telegraf, prawda? Który wiele razy miał różne hurtownie, próbował, był prowajderem internetu, miał hurtownię książek, coś tam działał, rozliczał się. Czy może to powiedział ktoś, kto nie był w sklepie na zakupach od ostatnich 25 lat, nigdy nie rejestrował samochodu w urzędzie od 25 lat, nigdy nie miał prawa jazdy. No więc mam dwie refleksje na temat tej wypowiedzi. Może ją cofnę jeszcze, co? Czy powiedzieć jeszcze cofnąć, czy nie? Czy nie? Jak to cofnąć? Nie jest w stanie prowadzić... Jeszcze raz? Ponoć w ogóle nie ma to nic wspólnego, tylko że jak połączymy sobie to, co przekazaliśmy od Otoka Frąckiewicz. Z tym, co usłyszycie teraz. Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, no to znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje. No, to znaczy, że się nie nadaje. To znaczy, że się nie nadaje. Powiedział to ekspert od prowadzenia działalności gospodarczej. Proszę państwa, więc... Dwie rzeczy, znaczy to oznacza dwie rzeczy, a przede wszystkim taką, że został już podjęty los, decyzja o eksterminacji klasy średniej, ponieważ korporacje sobie na pewno poradzą z dużymi płatnościami i tu nie o to chodzi. Korporacje sobie na pewno poradzą, podniosą ceny, obniżą bardzo jakość produktów, w parówkach będzie więcej mielonych kości, skóry, kopyt i tak dalej. Korporacje sobie poradzą. Natomiast takie firmy rodzinne, ojciec, matka, córka, które prowadzą na przykład kwiaciarnie, będą musieli się zatrudnić, będą musieli coś, będzie więcej kontroli finansowych. Taki mój wuj, który ma wspaniałą stolarnię, oni sobie nie poradzą płacąc 4000 czy 5000. Tu nie o to chodzi. Oni sobie po prostu nie poradzą. I pan Kaczyński nie powiedział, proszę państwa, robimy tak, żeby w Polsce praca była godna, a więc korporacje będą musiały zacząć płacić realne podatki i zacząć płacić realne wynagrodzenia swoim pracownikom. Będzie to też trudny czas dla drobnych przedsiębiorców, ale jeżeli ktoś nie potrafi sobie poradzić, to państwo oferuje system bogatych szkoleń i wsparcia, który tym przedsiębiorcom pomoże odnaleźć się w nowej sytuacji finansowej. Brzmi inaczej? Brzmi inaczej. Bo tak by brzmiało, gdyby Polska była krajem niezależnym, suwerennym i gdyby miała rząd. A jeżeli ma zarząd, to... I tu chwała ci, Panie Boże, że... że pycha kroczy przed upadkiem. Bo to jest najlepsze, co usłyszałem. Usłyszałem pychę kroczącą przed upadkiem. Mianowicie słychać było, jeżeli ktoś z was, drodzy przedsiębiorcy w Zambrowie, Zgierzu, Łomży i w Soraczewie, nie poradzi sobie, żeby płacić na przykład w zakładzie wulkanizacyjnym dwóm pracownikom po 4000, to nie musicie płacić. Idźcie sobie na Kuroniówkę i Wynocha. Korporacje sobie poradzą. Są duże sieciówki korporacyjne, które są bardzo dobre, na przykład, nie wiem, tam jakieś tam i one po prostu sobie poradzą, przejmą wasz rynek. One sobie na pewno poradzą. No, tak to właśnie jest. Czyli została przyłożona siekiera do pnia. Nie było powiedziane, w trudnej sytuacji firmowej małe firmy, które są solą, dostaną od państwa wsparcie merytoryczne i edukacyjne, żeby odnalazły się w tej trudnej, ale jakże dobrej sytuacji. Ponieważ taka sytuacja dla państwa drobnych, małych firm może być naprawdę szansą na ogromny skok jakościowy. Zaczniecie przyjmować lepsze kadry, a tym samym będziecie lepsze świadczyć usługi. I tego właśnie chcemy. Tylko powiedziane było, jak ktoś się nie nadaje, to niech spierdziela, bo może się nie nadaje. Ja prowadzę firmę od 15 lat i będę jeszcze prowadził długo. I nie dam tej parszywej satysfakcji nikomu. Ale też
Po prostu trzeba być czujnym i wiedzieć, co się dzieje. Trzeba wiedzieć, że w Polsce powstanie struktura taka kraju. Będzie ogromna bańka prekariatu, czyli ludzi biednych, upodlonych, z których 20% ma sprawy komornicze. O, to taki trochę symbol. Będzie taki cieniutki, mordowany listek klasy średniej i będzie korpo. Korpo, które będzie działało na własnych, twardych, nieprzyjednanych warunkach, ponieważ to właśnie korpo jakby jest odpowiedzialne. Korpo wydaje decyzje do zarządu, a zarząd tutaj wydaje decyzje takie, żeby korpo miało pod tą szerokością geograficzną dobrą montownię różnych kuchenek i mikrofalówek. A klasa średnia, która ma czas, niezależność finansową, wiedzę i poukładane w głowie, do czego ona jest potrzebna? Jak ktoś się nie nadaje do prowadzenia małej rodzinnej firmy, to niech spierdziela. Nie jest to potrzebne. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że słucha mnie właśnie klasa średnia, bo inni się pewnie tym nudzą. Życzę Państwu wielkiej wytrwałości i siły. Zawsze wszystko można wytrzymać, zawsze wszystko można rozwinąć. Pytanie, czy warto? Mój kolega 10 lat temu pojechał do Anglii. Ja powiedziałem, zostań, tutaj jest szansa na zmianę. Byłem głupi, nie pojechałem, teraz tego żałuję. On jest już ustawiony, w tej chwili pojechał do Australii, tam się ustawić. Nie chodzi o to, nie chodzi o ustawienie się, po prostu on, jego praca jest tam doceniona, jest stabilny, osiągnął wszystko, co chciał. Natomiast my cały czas jest proces staczania się, staczania. No ale cały czas, jakby to powiedzieć, do Wielkiej Brytanii wyjeżdżają cały czas młodzi Polacy. Cały czas wyjeżdżają młodzi Polacy do Wielkiej Brytanii, bo jednak tam jest szansa. Smutne jest to, co kiedyś powiedziałem na pewnym zebraniu. Jeżeli ktokolwiek był cokolwiek wart, wyjechał, a jeżeli nie wyjechał, to znaczy, że nie jest nic wart. Oczywiście jest to nieprawda i wcale tak nie myślę, powiedziałem to w gniewie, ale jeżeli ktoś nie wyjechał, to tutaj ma prawo wielką jakby szansę zasilić rzeszę prekariatu. Rzadko kiedy odnajdzie się w klasie średniej, która jak widać zarządcą nie jest potrzebna, a korpo mają swoje prawa. Dobrze, bo wnoszą dobre standardy pracy, ale jednakowoż ich prawa to są ich prawa, a na pewno nie prawa spokojnie żyjących ludzi, którzy chcą mieć czas, środki poukładane według swoich praw. Życzę Państwu wiele siły, mądrości, czasu, niezależności finansowej, przekute w mądre, smakowite życie. Wszystkiego dobrego.